zwykła, mała skrzynka telefoniczna. Któż z nas nie korzystał z jej usług? Zawsze gotowa do udzielenia pomocy. Wszystko wiedząca, dyskretna, czarna skrzynka. Lecz cóż się poza nią kryje? Zobaczmy. Zero to numer centrali międzymiastowej w Łodzi. Międzymiastowe. Oto jest miejsce pani pracy. Proszę, śmiało. To jest stół zgłoszeń. Na początku będzie pani przyjmować zgłoszenia na rozmowy. Tu są cztery rodzaje kart zgłoszeń. Zwykłe, pilne, państwowe i służbowe. Kategorie rozmowy podaje abonent. O, właśnie ktoś się zgłasza. Teraz należy wtyczkę załączyć w gniazdko pod światełkiem. Centrala międzymiastowa. Tak, terminowa. Wasz numer 12204 838 45. Z Warszawą będzie mówił Zieliński. Dziękuję, przyjęłam. Wypisana kartka zgłoszeniowa wędruje najpierw na stół intradacyjny, gdzie sprawdza się uprawnienia abonenta. Oto zgłoszenie przyjęte przez TOSiE. 12204. Zgadza się. Ten numer ma uprawnienia do rozmów międzymiastowych. Po sprawdzeniu uprawnień karty zgłoszeniowe dostają się na łącznice. Łącznice to najważniejszy dział centrali. Tutaj dokonywują się właściwe połączenia. Widzimy łącznice obsługujące Warszawę. Zamówienie abonenta numer 12204 jest czwarte w kolejce. A tymczasem Tosia przyjęła już 5 nowych zgłoszeń. Po kilku dniach pracy Tosia opanowała już trudności techniczne. Ma teraz poważne kłopoty z abonentami. Optymiści twierdzą, że istnieje gdzieś abonent wzorowy. Rzeczowo i krótko podaje on telefonistce najpierw rodzaj rozmowy, potem swój numer, następnie żądane miasto i żądany numer telefoniczny. Może ty, widzu, jesteś tym abonentem? Telefonistka wypisuje takie zamówienie w ciągu 6 sekund. Ale jak się zachowują pozostali? Typ abonenta firciarza. Pyta telefonistkę, czy ma ładne oczy, bo on dzisiaj ma czas i mógłby się z nią spotkać. Współczuje jej bardzo, że ona czasu nie ma. Ludzie są tacy nachalni. Ten abonent nie słyszy ani na to ucho, ani na drugie. To wina telefonistki, bo jeżeli ktoś głośno krzyczy, to on słyszy. Zapominalski spieszy się, dzwoni centralny zarząd. Cóż to szkodzi, że nie podał numeru telefonistce? I tak powinna wiedzieć. Plotkarka powiedziała swój numer i że widziała na ulicy katastrofę. Podała żądane miasto i stwierdziła, że nigdy nie warto się spieszyć. Tamten też się spieszył i wpadł pod tramwaj. Ona chce mówić z dyrektorem. Tragedią telefonistek są flegmatycy. Ważą każde słowo, bo muszą powiedzieć tak skomplikowaną rzecz jak numer swego telefonu. Ten, gdyby wyjął papierosa z ust, może by wyraźniej mówił. Cholerek jest jeszcze gorszy. On jest wściekły, on chce dzwonić. On czeka już 10 minut. Nie, to jest skandal! Za co oni biorą pieniądze? On będzie reklamować. Gdzie jest kierownik centrali? I rzeczywiście reklamował. Tosia jest zniechęcona. Ale kierownictwo centrali uważa ją za dobry materiał na pełnowartościowego pracownika. Tosia po 3-miesięcznej pracy próbnej została skierowana na kurs zawodowy. Tutaj dokształca się pracowników telekomunikacyjnych z całego województwa. Spośród przedmiotów wykładanych na kursie
wymienić należy telefonię, elektrotechnikę, ćwiczenia praktyczne, wychowanie obywatelskie, geografię i język francuski. Dzisiaj powiem wam kilka słów o znaczeniu telefonu w życiu gospodarczym i społecznym kraju. Telefony, a w szczególności telefony międzymiastowe, spełniają niezmiernie ważną funkcję łączności, łącząc poszczególne okręgi przemysłowe. Umożliwiają tym samym bezpłatną cyrkulację szkół i fabryki. Przyspieszamy wykonanie zobowiązań. Mieliśmy 20 tysięcy ton węgla. Huta pokój. Przełzła. Przełzła. Przyspieszamy termin wykonania. Włączam. Otrzymaliśmy. Dziękuję. Po 3-miesięcznej nauce wróciła Tosia do pracy. Dziękuję, przyjęłam. Słucham. Włączam. Czy mówi się dalej? Dziękuję. Moje drogie, właśnie zostałam zawiadomiona, że Genia Krawczyk zachorowała. Może któraś z was zostanie na nocną zmianę? Jestem zmartwiona, bo to już trzecia dzisiaj nieobecność. Telefon dzień w dzień, noc w noc przenosi setki i tysiące różnych spraw ważnych i bardzo ważnych. Technika nie jest tutaj rzeczą decydującą. Stokroć ważniejszym jest człowiek. Setki telefonistek siedzących przy centralach wszystkich miast. Ich praca, żmudna i trudna, decyduje często o rozwiązaniu naszych trosk, naszego współżycia, przyszłości, splatając i łącząc pracę i myśl ludzką. Stolik czy tablica przełączników nie izoluje ich od zagadnień życia. Przeciwnie, jest ich narzędziem pracy jak kilof dla górnika, obrabiarka dla metalowca, maszyna tkacka dla tkacza. Miejsce telefonistki jest obok nich, bohaterów i twórców naszych osiągnięć, w pierwszych szeregach ludzi tworzących nowe życie.